Węgry, kraj gulaszu, papryki, piekło wegan, ojczyzna dziwnego pana ze stoka, ojczyzna Sorosza, kraj ze znakiem hydrantu w rejestracji, kraj obrońców wartości konserwatywnych, a jednocześnie fabryka Europy, jeśli chodzi o branżę filmów dla dorosłych. No i w końcu Węgry, czy może Wągry, Ongry, Ongury, Kangury, Hangary, Hungry, Hunowie, Maziarowie? Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie w serii 30 rekordów faktów, w serii rozrywkowej z ciekawostkami o państwach, miastach, ludziach, językach, przedstawionymi w sposób całkowicie subiektywny i groteskowy. Ostatni odcinek obejrzało tyle osób, a doceniło tyle i tyle, bo Patronite, który pozwala mi teraz to dawać regularnie, ma już 11 patronów. Za całe wsparcie bardzo dziękuję, a teraz lecimy z faktami. Węgry to państwo o powierzchni ponad 93 tysiące km kwadratowych i leży tutaj. Może niektórzy są zdziwieni, ale Węgry nie są naszym sąsiadem. Już nie. To wciąż jedno z najpopularniejszych wyszukiwań na temat Węgier. Ich populacja liczy niecałe 10 milionów, z czego tylko 9 to na pewno nie Cyganie. Stolicą Węgier jest Budapeszt. Pierwotnie składał się z dwóch miast, Budy i Pesztu, z czego Peszt był ważniejszy. Trudno jednak się wymawiało Peszt-Buda. Mieszkańcy bardzo się oburzają, kiedy ktoś błędnie wymawia nazwę ich stolicy, a najbardziej wkurza ich Bukareszt. Bukareszt, Amiran! Flaga Węgier składa się z trzech poziomych pasów w kolorach czerwonym, białym i zielonym. Oznaczają one wiarę, nadzieję i paprykę. Jeżeli jest jakiś stereotyp o Węgrach, który nie jest stereotypem, a faktem, to właśnie ich miłość do papryki, którą Węgrzy dodają do dań w ilościach hurtowych. Gulasz, leczo, burkolt, paprikasz czy inne równie niemożliwe do napisania na polskiej klawiaturze dania gotuje się w bardzo podobnym schemacie. Wielki gar, dużo oleju, dużo mięcha, dużo cebuli i jeszcze więcej papryki. Polak przed gotowaniem bigosu idzie po przyprawy na ryneczek. Węgier musi jechać do hurtowni. Węgry to kraj bogaty w surowce. Najbardziej znany z nich wydobywany jest w Kotlinie Panońskiej. Z owoców takich jak morele, śliwki i gruszki. Chodzi oczywiście o palinkę. Narodowy surowiec Węgier w stanie ciekłym. W języku węgierskim początkowo to określenie odnosiło się do destylatów zbożowych, podobnie zresztą jak w krajach słowiańskich, gdzie występuje rdzeń oznaczający palenie lub właśnie przepalanie. Na przykład nasza przepalanka, czy po prostu gorzałka. Palinka, podobnie jak bimber, może mieć nawet 70% mocy. Z Węgrami kojarzy się też Tokaj. Bardzo słodkie wino i bardzo ważne. Tak ważne, że występuje w węgierskim hymnie, w trzeciej zwrotce. Wyobrażacie sobie, żeby w polskim hymnie występowała wódka? Co ważne, na Węgrzech przy kontroli musicie mieć 0,0 promila, bo na Bałkanach aż pół, w Słowenii też, w Polsce 0,2. Waluta. W odróżnieniu od Bałkanów na Węgrzech niestety alkoholem nie zapłacisz. Już prędzej pastą paprykową, nazywaną czasami czerwonym złotem. W większości jednak trzeba płacić pieniędzmi. A Węgrzy lubią mieć wrażenie, że mają ich dużo. Nasze 100 zł to u nich 8840 forintów. Na ten moment, bo kiedy wy tego słuchacie, może to być więcej. Węgierskim milionerem zostajesz więc mając 11 tysięcy złotych. To jeszcze nic. Zanim wszedł forint, było pengo. Najwyższy nominał pengo miał wartość 100 milionów. Forint zastąpił go w sierpniu w 1946 po kursie 1 do... no wielu zer pengo, co ilustruje drastyczną dewaluację waluty. Polska waluta ma skrót PLN. Europejska euro, dolary, dol, a forinty... huf. Jak jakiś hufiec. A kiedy wejdziesz na stronę węgierskiego przewoźnika, to wydaje się, jakby pieniądze mierzyli w stopach. Na pierwszy rzut oka nieintuicyjne, a jednak logiczne, bo oznacza Hungarian forint. No tak, bo przecież to są Hungarzy czy Madziarzy. Więc dlaczego właściwie my Polacy mówimy na nich Węgrzy?
Nazwa Węgry wiąże się z określeniem szczepów plemion Hunów, którzy zostali wyparci właśnie przez Chazarów oraz Madziarów. Określenie plemion Onogur lub Ongur przeszło jednak na Madziarów i wymawiane było przez Słowian Ongrin z przydechem Wągrin. Ho? No na moje to po prostu Polacy nie mogli zostawić słowa, które zaczynałoby się na on, więc dodali sobie w. W rewanżu Węgrzy nazywają nas Lengyelország, co w wolnym tłumaczeniu oznacza państwo aniołów. Jak anioła głos. Dzień dobry. Węgry są fajnym państwem, ale niektóre ich miejscowości są chujowe. Jako ciekawostkę dodam, że nagi to po węgiersku duży. Jest też zwykły kutasz i podobno jest tam uzdrowisko. Polacy nie gęsi. My możemy pochwalić się uzdrowiskiem w Mosznej. Jesteś szalona. Podsumowując, mówiąc polskie idź pan w chuj, wiemy dokąd go wysyłamy. Na Węgry. Jakie są Węgierki? Twarde, kwaśne i małe. A nie, to o mirabelkach. Przegiąłeś. Moją żonę nazwij mnie wybaczę, ale od mirabeli od się, bo zabije? Spotkałam się z opiniami, że Węgierki to muszą być piękne kobiety, bo jest tyle pięknych aktorek. Ale jakich aktorek? I czy te aktorki na pewno są dziewicami? Wróćmy jednak do tematu. Jakie są węgierskie kobiety? Na poważnie. Co na pewno rzuciło mi się w oczy, to to, że są bardzo różnorodne. O wiele bardziej niż przeważające u nas myśl o blond Słowianki, czy ciemnookie brunetki z Hiszpanii, Grecji, czy innego południa. Tutaj, pomiędzy północą a południem, jest pełen wachlarz fenotypów. Blondynki, brunetki, szatynki, rude, popielate i kolorowe. Chociaż tych zdecydowanie mniej niż u nas. Oprócz tych ostatnich wynika to pewnie z różnorodnej puli genetycznej, wchłoniętej przez koczowników Madziarów. A charakter? Podobnie. Kompromis między rozcholanym południowcem, a poprawnym politycznie do bólu anglosasem. Węgierki na pewno są bardzo rodzinne, przywiązane do tradycji, wykształcone i asertywne. Na forach panują też opinie, że Węgierki słyną raczej ze swojej wierności. Zdrada to dla nich śmiertelny grzech, zazwyczaj nie ma przebacz. Na ogół, bo jak wszędzie, są oczywiście wyjątki. Istnieje też opinia Węgrów o Węgierkach, że po urodzeniu dziecka robią się po prostu spasi... grup... mają problem z otyło... są ciało pozytywne. W internecie roi się od artykułów mówiących, że Węgry są w czołówce krajów świata z największą otyłością. Osobiście myślę, że to rąki zawierzyły im statystyki. Ale co prawda, to prawda. Węgierki są zadbane, wymalowane, poubierane, wysportowane do czasu, aż wyjdą za mąż. A wtedy dupa rośnie. Podobno wynika to z genetyki, bo często tyłek jest szeroki, a góra filigranowa. Pewien studencki węgierski periodyk pisał nawet o prawidłowości, że na Węgrzech bardzo atrakcyjne, zadbane koleżanki po wyjściu za mąż automatycznie traciły na atrakcyjności. Jacy są węgierscy mężczyźni? Na pewno bardzo o siebie dbają. Chodzą do szpa, szauny, na fitness, crossfit, baszen i bardzo lubią seks. Najbardziej chyba szolo. Ale o tym później. Na Węgrzech w społeczeństwie bardziej konserwatywnym wciąż mocno zakorzenione jest, że facet jest tym, który ma zarobić na rodzinę. Kobiety oczywiście pracują, jednak bardziej chodzi o ambicje niż o faktyczne utrzymywanie rodziny. I nie ma tu porównania z Polską, gdzie jest raczej społeczne równouprawnienie. Ja postrzegam Węgrów jako bardzo inteligentnych. Złożony charakter ich języka sprawia, że wielu z nich potrafi szybko opanować inne języki. Węgrzy uwielbiają też szachy i inne łamigłówki na myślenie. Nieprzypadkowo właśnie stamtąd pochodzi kostka Rubika. W dodatku ich poczucie humoru jest bardzo specyficzne. Znalazłam mnóstwo żartów, których niestety nie dało się przetłumaczyć ze względu na język. Odwoływały się do gry słów lub subtelnych niuansów, sarkazmu, ironii niezrozumiałych dla osób z zewnątrz. Węgrzy są męscy i mają silne poczucie dumy narodowej. Zarówno jedni, jak i drudzy nie pukają się kuflami. Złe skojarzenia sięgają przegranej wojny o niepodległość z Habsburgami w 1848 roku. Mówi się, że wówczas Austriacy mieli świętować egzekucję 13 węgierskich generałów, wznosząc toasty kuflami właśnie. Od tamtej pory wielu obywateli zaczęło uważać podobny gest za obraźliwy i niegrzeczny. W internecie, jak to w głuchym telefonie, wiele jest stereotypów, że Węgrzy w ogóle nie wznoszą toastów albo w ogóle nie pukają się szkłem. O ile mi wiadomo, jest to mit.
Robią to, ale brak stuknięcia szkła o szkło dotyczy tylko kufli z piwem. Węgierskie nazwiska. Jeśli o węgierskie nazwiska chodzi, to na pierwszy rzut oka wyglądają dziwnie. Trochę jak części ciała, tof, nie wiem jak to można przeczytać, warga, nagi, szambo, przepraszam, sabo, kis i chorwat. Ale jeszcze dziwniej się je zapisuje, bo od końca. Najpierw nazwisko, a później imię. Trochę jak w Azji, z której przecież przyszli. Wulgaryzmy. Co rzuciło mi się w oczy, to fakt, że mają naszą kurwę. Z tym, że są chyba nieco bardziej bezpośredni, bo zamiast kurwa mówią od razu kurwo. Ale nie do końca kurwo, bo to specyficzna wymowa, gdzie a wymawiane jest jak a, ale przy układzie warg jak o. No i niestety nie oznacza to też naszej kurwy przecinkowej, bo przecinek wulgarny to po węgiersku boznek. Mi osobiście najbardziej podoba się powiedzonko niech to kot kopnie, czyli omoczko rubia meg. Najbogatszy Niemiec, właściciel sklepów Aldi. Najbogatszy Polak, prezes spółki branży energetycznej. Amerykanin, twórca Windowsa, czy też tam SpaceXa. A najbogatszy Węgier? W jakiej branży wzbogacił się mieszkaniec tego konserwatywnego kraju? Porno! György Gottyán. Węgry to stolica przemysłu pornograficznego. Mówią, że Polacy i Węgrzy jesteśmy bardzo podobni. Przede wszystkim jeśli chodzi o konserwatyzm i w ogóle charakter. No cóż, chyba pod tym względem Polacy są dużo bardziej konserwatywni niż Węgrzy. No owszem, mamy swoje zastępy piwnicznych koniowiców. Ale jako kraj nie dorobiliśmy się porno miliardera, nie mamy też wielkiego porno wydawnictwa. No chyba, że policzyć nieudolne próby. Ja się nie dobry jestem. Zamiłowanie Węgrów do koniobicia próbuje się tłumaczyć tym, że długo żyli w ascezie i nie mieli dostępu do nagich treści z powodu socjalizmu. Ale halo! Cały komunistyczny blok nie miał, a jednak tylko na Węgrzech wystąpił boom świerszczykowych kiosków. Forsal pisze, że przyczyną rozwoju branży na Węgrzech byli wspaniali aktorzy i aktorki. No nie! Aktorki to już produkt rozwiniętego na Węgrzech przemysłu porno. To już objaw, a nie przyczyna. Przede wszystkim największym stymulatorem rozwoju porno był popyt. I tutaj pozwolę sobie znów określić Węgrów jako kompromis między zimną północą, a gorącym południem. Ja widzę to tak. Libido jak południowcy, a praktyka jak w Skandynawii. Co najprawdopodobniej sprowadza się właśnie do Węgrów samotnych wojowników. Węgry miały i mają stosunkowo liberalne przepisy dotyczące przemysłu pornograficznego, co mogło sprzyjać rozwojowi tego sektora. To plus niskie koszty produkcji dało taki właśnie efekt. Na Węgrzech jest też dużo większa akceptacja społeczna pornografii. Są konserwatywni, jeśli chodzi o wartości, rodzinę, ale nie przesadnie religijni jak Polacy, pomimo tego, że deklarują się jako katolicy. Pornografia jest tam dużo mniej tabuizowana, a to sprzyja popytowi na tego rodzaju treści. Jedną z węgierskich gwiazd porno była Ilona Staller, która mając 20 lat zdobyła tytuł Miss Węgier. W porno działała pod pseudonimem Cicciolina, która brzmi prawie jak Cicciolina. I chyba nieprzypadkowo. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. My Cicciolini z kanału TV. Zasugerowałam, że Węgrzy to koniobijcy? Spokojnie, Węgierki to kotogłaskaczki. Ha? Cicciolina w jednej audycji radiowej opowiedziała kobietom z detalami, jak należy się zaspokajać. W porno grała do 93, a z branży oprócz majątku wyniosła także HIV-a. Nic nie stanęło jej jednak na przeszkodzie, by wziąć ślub i urodzić dziecko. Co ciekawe, w 2015 ogłosiła, że stała się praktykującą katoliczką i wyda swój ostatni, pożegnalny film porno. Nadążasz, kolego? I faktycznie, karierę porno zakończyła, ale weszła na wyższy poziom ruchania ludzi do polityki. W 1987 została wybrana do włoskiego parlamentu z listy, uwaga, partii radykalnej. Niech ktoś mi jeszcze powie, że ludzie to nie są bezmózgi ameby idące do urn tylko po to, by wybrać jakąś znaną z telewizji twarz. No, akurat w tym przypadku mogło nie chodzić o twarz. Posłanką we Włoszech była tylko przez jedną kadencję. Próbowała startować w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, ale tam nie dała rady nawet zebrać podpisów, by zarejestrować się jako kandydatka. No jednak Węgrzy są trochę mądrzejsi od Włochów.
Węgrem jest również András Arató, znany szerzej jako dziwny pan ze stoka. Stał się gwiazdą wiralowego mema pod tytułem Hide the Pain Harold, czyli Ukryj ból Haroldzie. Język węgierski należy do grupy, czy tam podgrupy języków ugrofińskich, chociaż nie ma w tym temacie pełnej zgody. Podobny właściwie do niczego, chociaż znalazłam w nim słówka podobne do słoweńskiego, tureckiego, irańskiego, czego jeszcze. Węgrzy nie dogadają się po swojemu z nikim i to jest chyba zaraźliwe, bo kiedy do mnie do hostelu przyjeżdżali Słoweńcy z Prekmuria, czyli terenów słoweńskich blisko Węgier, to nie rozumieli ich ani Słoweńcy, ani Madziarzy. Cóż, byli to koczownicy. Z wielu języków przywłaszczali i przeinaczali różne słowa. Wiele z nich zagarniali także od Słowian, na przykład nazwy miejscowości. I nie tylko. Największe jezioro Węgier, słynny Balaton, pochodzi od słowa bołoto, czyli jezioro, błotniste. Coś w tym jest, prawda? Język węgierski uchodzi za bardzo trudny do nauki. Ale tu na kanale wszystko jest możliwe. Zatem dziś nauczę Was kilku węgierskich słówek. Może nie są one najbardziej potrzebne, ale najłatwiejsze do zapamiętania. Będzie łatwo. Zapraszam na lekcję. Chłopak, fiut. Chyba że w slangiem, to wtedy sracz. Dziecko to giermek, ubrania, ruchak, cipo, but, cipo, krem, pasta do butów. Kup tu człowieku buty na Węgrzech. W dodatku każda węgierska matka to Ania. Cześć dziewczyny, Ania jestem. Ja, chociaż często jestem na Węgrzech, nie mogę zapamiętać nawet jak jest dziękuję. Wiem natomiast, co to jest kierat. No dobrze, skąd więc w ogóle Węgrzy z tym swoim dziwnym językiem wzięli się w Europie? Zza Uralu, z doliny rzek Ob i Irtysz. Około V wieku koczowniczy lud słynący ze swej szybkości i okrucieństwa zaczął osiedlać się w Panonii, rozbijając wielkie morawy, wypędzając Franków aż za Alpy. Kto wie, jak wyglądałaby dzisiejsza Europa, gdyby nie oni? Od 895 do 955 Węgrzy regularnie terroryzowali zachodnią Europę i Bizancjum. Norman Davies pisał, że nie byli ani trochę mniej krwiożerczy od wikingów, natomiast wiele od nich szybsi. Byli mistrzami w sztuce szantażu i wymuszania okupu. Dziś powiedzielibyśmy dyplomaci. Dzisiaj Węgrzy słyną w Europie ze swego oporu w kierunku migrantów. To ciekawe, bo sami byli migrantami. Tym sposobem zniszczyli właśnie wielkie morawy. Najpierw drogimi prezentami przekupili władcę, prosząc o zgodę na osiedlenie się, a gdy ją dostali, znienacka napadli na gospodarza, rozbijając go w pył od środka. Czując kompletną bezkarność na fali sukcesów, wdzierali się coraz głębiej. Rozbili w proch oddział wojsk Italii, zalali morawy, Bawarię, Saksonię. Madziarzy zaciekle palili klasztory, by niecałe 100 lat później przyjąć chrześcijaństwo. W 955 roku niemieckie księstwa postanowiły się zjednoczyć i ukrócić zbójeckie najazdy. W bitwie na Lechowym Polu wojska pod wodzą Ottona I zadały Madziarom zdecydowany cios. Klęska pozwoliła im wreszcie usiąść na dupie i cywilizować się. W roku 1001 przyjęli chrzest, a Stefan I Święty jest oficjalnie uznawany za twórcę państwa węgierskiego. Co ważne, Madziarzy, jak i Hunowie przybyli z Azji i osiedlili się w dokładnie tym samym miejscu. Byli więc z nimi kojarzeni, stąd Madziary, Hungary. Madziarów, jak wiemy, nie tylko ich, zaczęli nękać Tatarzy, którzy mocno osłabili kraj. Wkrótce potem pojawiło się nowe zagrożenie, napierające na północ Imperium Osmańskie. 1526 to przegrana pod Mohaczem, śmierć Ludwika II Jagiellończyka, symboliczny koniec dynastii i turecka okupacja. W 1699 zostają wyzwoleni z rąk Turków, ale ucisk ze strony Habsburgów okazuje się jeszcze gorszy. Madziarzy wzniecają liczne powstania, a wszystkie kończą się krwawymi represjami. Najsłynniejsze z nich w 1848 dowodzone było przez Polaka Józefa Bema. W drugiej połowie XIX wieku wielonarodowościowa monarchia Habsburgów zaczęła podupadać. By ją ocalić, zaproponowano Węgrom równy udział w dualistycznym państwie – Austro-Węgry. Po zdobyciu autonomii Węgry bardzo rozwinęły się gospodarczo, a jednak narastały konflikty z innymi grupami etnicznymi, których ziemie zajmowały. Dalej już wiemy. 1914 to wybuch I wojny światowej, przystąpienie Węgier do wojny jako część Austro-Węgier. Niepodległość Węgry uzyskały dopiero w 1918 roku, ale 4 czerwca 1920 podpisano słynny traktat w Trianon. To wielka węgierska rana, krwawiąca do dziś. W wyniku traktatu Węgry straciły 60% terytorium, w tym dostęp do morza. W ciekawej sytuacji znalazł się Miklós Horthy, admirał w kraju bez morza, a później regent bez tronu. Z jednej strony kraj przez stulecia walczący o niepodległość sam został potraktowany jako okupant,
A jednak nikt im nie kazał godzić się na duopol i przez połowę XX wieku wchodzić w kiepskie sojusze. W II wojnie światowej znów wybrali niewłaściwego sojusznika. Czy w III też będzie tak samo? Węgry podpisały traktat z faszystowskimi Włochami. Pakt Trzech z III Rzeszą. W II światowej walczyły po stronie hitlerowskich Niemiec. Udało im się odzyskać trochę dawnych ziem, ale po wojnie Węgry zostały jeszcze mniejsze i jeszcze bardziej upokorzone. Ale w końcu monokulturowe. Tak, piję do tego, w jaki sposób zdobywane były ziemie, które utracono w Trianon. Roszczenia do nich są uzasadnione w naprawdę różnym stopniu. Zapraszam do dyskusji. W wyniku Trianon nawet Polsce przyznano malutki kawałeczek tortu. Mowa o Spiszu i Niedzic. Jaki ten traktat ma wpływ na obecną politykę Węgier? Polityka. Jeśli chodzi o politykę Węgier, to wiem, że panuje tam podział na kuce, przepraszam, kuruce i labance. Labance to ci, co współpracują z Austriakami, odpowiedniki euroentuzjastów, a kuruce to nacjonaliści, suwereni. Orban to podobno zaciekły kuruc. Na Bałkanach powiedzieliby kurac, czyli k***y, a nie to nasze. Przepraszam, naszych. Jak tak nagrywam kolejne odcinki, to wygląda na to, że w Europie mieliśmy same wielkie kraje. Wspominałam już o Wielkiej Albanii, Wielkiej Serbii, jest Wielka Bułgaria, Wielka Rumunia, no i na pewno Wielkie Węgry. Czy tu też jest nostalgia, by do tego wrócić? Byłam kiedyś w Riece, spacerując po brzegu, siedziała jedna staruszka. Widząc mnie, pokazała na morze i mówi, że jest z Węgier, to kiedyś było ich. Że pamięta, jak Węgry miały aż 3 morza. 3? Ale jak to 3? Babcia odblokowała jakieś stare wspomnienie? Pamiętam też, kiedy Słowenią i Chorwacją wstrząsnęła wiadomość o przemówieniu Orbana do węgierskich maturzystów. Właśnie w Słowenii albo Serbii, tego już nie pamiętam. Pokazał im mapę Wielkich Węgier i powiedział, że teraz Węgry są okrojone, ale był czas, że były potęgą. I on politycznie już robi podwaliny, by znowu tak było. A do nich należy, by tego dokonać. Rozumiecie? Do dzieciaków tak gada. Czy to zapowiedź wojny? Sekleszczyzna, Zakarpacie, diaspora na Słowacji, którą zresztą większość nazywa północnymi Węgrami. Czy Węgry czekają na kolejny chaos w Europie, aby zrobić swoje porządki? Co ważne, Węgry skupiają się na budowaniu tożsamości narodowej poza granicami. Wspierają węgierskie mniejszości, finansują ich projekty, bardzo często je odwiedzają i lobbują za ich autonomię. W 1990 zmienili nawet swoją flagę, dodając do niej herb. Herb przedstawiający dawne Węgry, z symbolicznymi czterema rzekami Dunaj, Drawa, Cisa, Sava. Prawa strona herbu jest również herbem dzisiejszej Słowacji i tam znajdują się trzy pasma górskie. Tatry, Fatra i Matra. Wszystko więc wskazuje na to, że tak. Mówiąc obecnie o Węgrzech, często mamy od razu przed oczami silnego władcę, lidera, Viktora Orbana, będącego na czele rządu od kilkunastu lat. Orban wprawdzie zasłynął w środowiskach prawicowych jako ten, co postawił się Unii Europejskiej w sprawie migrantów, wypędził z kraju żydowskiego lobbystę Sorosza, to jednak z gospodarką Orban już nie radzi sobie tak dobrze. Węgry dręczy nepotyzm, korupcja, inflacja i bardzo wysokie podatki. W tym kraju na przestrzeni ostatnich kilku lat naprawdę zrobiło się drogo. VAT na Węgrzech wynosi aż 27% i jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Niestety odnoszę wrażenie, że Węgry rozwijają się wolniej. Kiedy jeżdżę do spa, zauważam, że czas ich świetności już minął, już nie jest czystość 10 na 10. Wiele z nich wymagałoby odnowienia. Jakie wy macie wrażenia? Napiszcie w komentarzu. Ciekawostką jest też fakt, że wojujący z Soroszem obecnie prawicowy Orban wykształcił się na Oksfordzie za stypendium właśnie George'a Sorosza. W polityce pierwsze kroki stawiał jako lewak. Węgry to ciekawy naród, mający równocześnie syndrom wyższości i niższości. Wyższości, bo językowo odrębni, bo wysoka kultura, zwłaszcza na tle okolicznych dzików. I niższości, bo kraj mały, upokorzony w Trianon. Bez morza, skrzywdzony. Konsekwencjami, no jednak też własnej decyzji. Dla nas bratanek. Od szabli, od szklanek. Czy tak zostanie? Napiszcie w komentarzu. Jeżeli uważasz, że to co robię na kanale jest wartościowe, to wesprzyj mnie choćby drobną kwotą na Patronite po to, abym dalej mogła regularnie wrzucać tutaj materiały. Obserwuj również na Facebooku, na TikToku i Instagramie.
Pozdrawiam serdecznie, Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Czwartego czerwca 1920. Czy to jest kurwa trudno powiedzieć?